Bizon cały zasypany śniegiem. W takich warunkach to ty nie byłeś jeszcze chyba. Śnieg cię przywalił, bidoczku. Drzwi zamarzły. Kręci. Zorro ze Torro. Siemanko, witam na moim kanale. Ja jestem Bester. W dzisiejszym odcinku odpalimy bizona, całego zaśnieżonego. Co ten majster tu wyprawia? Konia czesze! Majster konia czesze! Co to będzie? No co to jest? Zetka. Zetorowska, a to jest Zorro Zetorro na koniu. No, muszę to wypolerować. I to już wstępnie sobie oszlifowałem. Teraz odkręcę wkrąta. Wkrąta odkręcimy, nie? Co to się porobiło? Kurczę, mać tam. Kombinerki daj na mnie. Daj na mnie te kombinerki tu, o. Tak to się robi. Obrobił się, już za często był używany ten wkrąt. Ten wkrąt się obrobił po prostu. Albo Torx. No nieważne. Odkręcimy go. No. Tak to lekko idzie, a nie chce się odkręcić. No. Wyłaź ty. Twoja mać. No, to nie rzuca wulgaryzmów od jakiegoś czasu, prawda? Zauważyliście to? No, idzie się oduczyć po prostu. Echo, no, co to się porobiło? No, co za... Zetorro, puszczaj no to, człowieku. No, dobra, muszę to rzucić. No, wydostałem jakoś. Teraz w ten większy otwór wkręcimy. O, trzyma się. Tu już sobie wcześniej objechałem dookoła tej dziurki. Tego otworu, przepraszam bardzo. I szlifujemy. Przykujemy trochę. O. Już go ładnie przygotowałem pod polerowanie, ale czy jest dobrze, to wszystko się okaże, znaczy, jak zacznę go już jechać filcem, nie? O, filc, pasta, najpierw 500, później 1200. I oczywiście do tych dwóch past muszą być osobne filce, nie? No i jedziemy, zobaczymy jak to pójdzie. Czego się denerwujesz, no? Pastę możemy nakładać na filc i również na...
polerowany materiał. O! Pierwszego błyska dostał, widać? Widać. Dobra, zmiana banana, nie tą ręką. O, o, teraz tak. I teraz wszystko wyjdzie, czy jest dobrze przygotowany, czy nie. Nie tak źle. Zaczyna świecić, ale tu jest ryska, tu do zniwelowania. O, jak mu się kopyta świecą? O, no już by wąsa ogolił. O, muszę właśnie ogolić. O, i tak to wygląda wstępnie, ale tu miałem dwie takie ryski i tu, i musiałem to, normalnie można jeszcze tą tarczą przeszlifować tak, aby zniwelować te ryski, i jak przypolerujemy, tego nie będzie widać, nie będzie śladu, i polerujemy jeszcze raz. I tak już jest, o, widać mnie tam? Widać mnie? Telefon widać? To jest dobrze, on teraz jeszcze jest trochę matowy od tej pasty, ale normalnie jak go przelecimy później papierkiem, to będzie ładny, piękny. I teraz ja mam tak światło ustawione, że ja widzę takie jeszcze minimalne gdzieniegdzie ryski, nie? Także to wszystko widać. I tak już jest przepolerowana jedna strona. Ja tak mam światło ustawione, że ja takie jakieś jeszcze gdzieś tam mikroryski takie sobie widzę, nie? Ale ogólnie jest dobrze już. No nawet można się przejrzeć, widać mnie tam, widać. Tylko on taki matowaty się jeszcze wydaje, bo jest od pasty jeszcze, nie? No, ale będzie ładnie. Teraz widać. O, teraz majstra widać tam, o. A ja. I teraz nowa tekturka, przykręcamy. Tekturka nowa po to, żeby nie porysował tej już ładnej, wypolerowanej strony. To przykręcimy go sobie, tą drugą stronę, i będziemy polerować drugą. I jedziemy drugą stronę. I jeszcze dwie śrubeczki zamkowe przepolerujemy, bo są takie zwykłe, matowate. I śrubeczki gotowe. I tak już wygląda gotowy Zorro ze Torro. Proszę bardzo, jaki ładny. Wszystko widać. Cały bałagan w garażu na tym można zaobserwować. O. I zobaczymy, czy to w ogóle zapali. Nigdy takich rzeczy nie robiłem. Sam jestem ciekaw, jak w ogóle ta maszyna... Czy w ogóle zagada? Woda jest spuszczona, bo był w tym sezonie zalany wodą. W poprzednim był płynem, ale płyn wypukał gdzieś tam chłodnicę. No i został zalany wodą. I wyciek zniknął po zalaniu wodą. Także była woda, została spuszczona. Odpalimy go bez wody. On cały śniegiem zasypany, także nie powinno mu przeszkadzać. Na moment chociaż odpalimy, zobaczymy, czy w ogóle to zapali, nie? Bo sam jestem ciekaw. Próbujemy. No już niedługo może we wiacie będziesz stał, widzisz. Teraz plandekę mu zwiało, no i co? No, co zrobisz? Nie wszystkiego da się przypilnować. Plandeka leży, o, przywalona. Za słabo była. Była przyciśnięte tam trochę czymś i... słabo przywiązane i to zwijało, i o,
leży tu. A nie wszystko człowiek jest w stanie przypilnować. No i no, zobaczymy, czy to w ogóle odpoli. Włączymy prąd. Włączymy prąda. Ciekawe, czy w ogóle będzie kręcił. O, zobaczymy wszystko. Uwaga. Drzwi zamarzły. O. Dzień dobry. Zapraszamy do środka. Jedziemy młócić, a co tam? A gdzie tu ja kluczyk chciałem tam? O, prąd świeci. Uwaga. Gaz nawet zamarz, ty. Dobra, luz jest. Co, no zakręcimy, zobaczymy. Wszystko na żywo. Kręci. Dima daje. Dobra, próbujemy drugi raz. Ale prąd gdzieś coś. Ciężko ma, bo to nie ma świec żarowych, nic tu go nie podgrzewa, także no, nie jest lekko, ale zapali chyba zapali, już tam dymi, to może się uda. Uwaga. Może ten gaz tam spadł, muszę aż wejść zobaczyć, bo może spadło, zamarzło od gazu. Nie, no patyk jest założony niby. Może ropa zamarzła. No bo ostatnio było z minus 10 na pewno. Dyma daje w tłumik, także może zaświeci. Zobaczymy. Tak jakby paliwo mu zeszło. Dobra, idę popompować pompką, bo chyba paliwo mocno zeszło. W takich warunkach to ty nie byłeś jeszcze chyba. Śnieg cię przywalił, bidoczku. Może ropa całkiem zamarzła. Tu paliwa nie ma. No właśnie, muszę, nie patrzyłem, czy jest paliwo. Ropa chyba zamarzła. Paliwa nie ma. Próbujemy. Paliwo po prostu zeszło i wentylator jak rzuca śniegiem. Szkoda, że on cały śniegiem, właśnie dlatego go rozgrzeję trochę, żeby puścił śnieg i muszę to okryć, bo przecież no zwiało folię. Tak nie może być, no. Muszę go troszkę rozgrzać. Taką temperaturę już mu nie będę wody lał, nie? Bo będę musiał znowu spuszczać i go okryję. Bo zwioło, no.
przyszedł wiatr, daszek mi zerwało żula. Aj, taka robota tam. Odpalałem w takim mrozie. Kiedyś miałem to zrobić, w tamtym roku chyba, ale nie było okazji. Jak wezmę trochę, nagrzeję ten silnik, to zarzucę mu tu plandekę, idę po szczotkę. Zarzucę mu plandekę i w komorze silnika zawsze będzie cieplej, nie? No to może rozpuści się ten śnieg. No. Ale już może będę mógł wjechać w końcu, nie? Jeszcze ze dwa dni i se wjadę na kosteczkę bizonikiem, a co? Biedny taki, nie? Na śniegu, no ale... Ale już niedługo. Już coraz bliżej i będzie wiatka. Dobra, zgasimy chwilę, zobaczymy jak zagada drugi raz. Cisza. Jeszcze raz. O, teraz tak. Już trochę złapał temperaturę, ale tu, żeby on złapał jeszcze temperaturę, to jeszcze trochę potrzeba. Dzisiaj taki odcinek, żeby trochę odpocząć od tej wiaty. No bo ile można wam pokazywać, nie? No myślę, że niektórzy chcą oglądać, ale tak mówię, dzisiaj trochę urozmaicimy. Bizona odpolimy. A co? W mrozie. Odpalił. Także można jechać mucić. Śnieg. Dobra, niech się trochę grzeje, ja idę po plandekę i szczotkę. I zgasiłem na momencik. Teraz weźmiemy szczotką, pozmiatamy ten śnieg. O. Jeszcze trochę i wjedzie pod wiatę. A co tam wytrzyma? Kurczę, że musiał tą plandekę zwalić wtedy. A ja też zajęty cały czas coś tak. A znowu jutro ma padać. To pasuje do tu okryć, chociaż tu całą tą komorę silnika. Bo nawali później, to nawet pod wiatę nie wjadę. Dobra. Ale tu śniegu pełno. Zrazu nic mu tam nie będzie, no ale tak nie może być. Tam to się stopi wszystko. Teraz możecie mnie w komentarzach zlinczować. Ty dziadu, jak mogłeś zostawić bizona na zimę, nieokrytego? No zwioło plandekę i co poradzisz, no? Życie. Teraz ostre komentarze muszą jechać. Ty dziadu, ty taki. Jedziemy. Sam przyznaję się, no tak się nie robi. Ale po to robię wiatę właśnie, żeby stanął sobie pod wiatą. Kosteczkę będzie miał, jak należy. No zobaczymy, no się zrobi pomału. Niektórzy powiedzą, nie wolno bez wody odpalać. Nie wolno. Chyba można, nie? Żeby nie osiągnął 100 stopni, to myślę, że no przecież nie będę go trzymał pół godziny czy dwie godziny tak na zapalonym silniku, nie? Bo wiadomo, że to mu zaszkodzi. Ale tak jak na chwilę trochę złapię temperaturkę, zgaszę, to myślę, że nic mu nie będzie. Plandeczkę se naszykowałem tak właśnie na komorę silnika i tutaj na zbiornik, tak żeby tam na posiewacz się nie lało. I co? I okryję, bo tamte to w śniegu całe, to takie te cienkie, to zmarznięte, że sztywne, tak nie idzie tego ruszyć. A ta taka czysta, bez śniegu, to się okryje. Dobra, odpalimy jeszcze raz. Odpalimy. Cyk, o. Gazu.
brodo. Akumulatorów nie wyciągałem, no bo liczyłem, że wjadę pod tą wiatę, nie? No to nie wyciągam, bo później drugi raz będę ładował je. No i myślę, że niektóry ciągnik ma ciężko zapalić, nie? Samochód niektóry. A tu bizonik dał radę, bez świec żarowych. O, i taka gruba plandeczka akurat pójdzie. Zobaczymy, po jakim czasie po zgaszeniu się zapali kontrolka oleju. Ciekawe, czy będzie duże ciśnienie. Dobra, gasimy. Zgas. Ciekawe, ile. Olej zamarznięty, to ciśnienie będzie wysokie to. O, no, dobrze jest. Plandeczka położona. Teraz dobrze sznurkami poprzywiązuję wszędzie. A tamto te uszy jakoś wyrwało i to się tak. Tak to się skończyło. A tutaj ta mocna jest, taka PCV, to tego tak nie zerwie. Kiedyś miałem, powiem wam, jednego roku miałem chyba ze 3 plandeki naciągnięte. Wszystko pozrywało, no. Ja nie wiem, jak to możliwe. I tak było dobrze zabezpieczone dookoła, całe, do dołu i jakoś to pozrywało mi, nie wiem. Jakieś tu wichry wieją czy coś. I podowiązywałem po 2 razy na sznurki. I tyle, no. Na razie tak musi być. Ale już nie nawali w komorę i będzie. Jeszcze raz wam zapalę. I jeszcze raz go pykniemy, żebyście posłuchali. O. Teraz to boli. Dobra, dam mu troszkę gazu, tak delikatnie. Powiem wam, że dzisiejszej nocy to z minus 10 było, to teraz może już z minus 8 być. No i zapaliła bestia. Dobra, dzięki za oglądanie. Ja się biorę dalej za budowę wiaty. Oczywiście jak ja się biorę, to już ciemno, nie? Nie może być inaczej. No ale co, pomału będziemy działać, żeby w końcu jakoś pod tą wiatę wjechał, nie? Dzięki za oglądanie. Pozdro.